Dzień dobry, Morgan. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Hej, Morgan, obudź się. Szkoda dnia. Wysłałem po ciebie śmigłowiec. To tylko parę testów. Nie zapomnij założyć kombinezonu. Do zobaczenia. Słuchaj, świetnie, że tu jesteś z nami. Zawojujemy razem świat, Morgan. Jak za dawnych czasów. Dzień dobry, pani Yu. Panie Yu, proszę się rozgościć. Wkrótce ruszamy. Ośrodek Transtaru jest orzut beretem. 25 stopni Celsjusza. Ani chmurki na niebie. Ładny widok na zatokę. Oto jesteśmy, panie Yu. Uwaga na przeszklenie przy wysiadaniu. Powodzenia. Doktor Yu, witam. Witaj, Morgan. O 9 rano masz spotkanie w ośrodku testowym. Proszę potwierdzić. Morgan! Nareszcie! Hej! Nieźle wyglądasz w uniformie Transtaru. Jak tam oko? Czerwone? Wiem, że te testy są mało konwencjonalne, ale to rodzinna tradycja. Łamanie sztampy mamy we krwi. Po rozpoczęciu testu zaufaj swoim instynktom. Nie przejmuj się tym. Doktor Bellamy wszystko ci wytłumaczy. Zna się na rzeczy. Wkrótce będziesz na orbicie. Obiecuję. Panie Yu, czekają na brata w sali A. Dobrze. Słuchaj, bądź tylko sobą. Widzimy się po.
Dzień dobry, Morgan. Jestem doktor Bellamy. Zdaje się, że czeka nas kilka testów. Zapewne nie masz w tym szczególnie dużej praktyki, ale wierz mi, pójdzie na pewno znakomicie. W porządku? Świetnie. Zaczynajmy. Na potrzeby pierwszego testu jak najszybciej usuń pudełka z czerwonego okręgu. Idź za intuicją. Dobrze? Wspaniale. Czerwony przycisk uruchamia test. Znakomicie. Tak. Bardzo dobrze ci idzie. Przejdźmy teraz do pomieszczenia B. No dobrze, Morgan. Słuchaj uważnie. Spróbuj się dobrze ukryć gdzieś w tym pomieszczeniu. Bez pośpiechu. Odpręż się. Przemyśl to. Nie, żartuję. Masz tylko 9 sekund. Wciśnij czerwony przycisk, żeby zacząć. Spójrz. Co on? Chowa się za fotelem. Czerwony przycisk uruchamia test. Jakiś rejestr synaptyczny? Na pewno? Żaden. No więc dobrze. Nie przerywajmy, Morgan, wybacz. Przejdź do pokoju C. Idzie ci cudownie. No dobrze. Zaczynajmy. Na potrzeby testu wciśnij proszę niebieski przycisk po drugiej stronie jak najszybciej, jeśli możesz, i w jak najbardziej intuicyjny sposób, bez zastanowienia. No dalej. Wciśnij czerwony, by zacząć. Przepraszam, czy ktoś raczy mi wyjaśnić, co się dzieje? Simons? Zainstalowałem to, co przyniosła Tina. Sprawdziłeś ponownie? Głośnik jest włączony. Wybacz proszę, Morgan, mamy pewne problemy z wyposażeniem. Nie z twojej winy. Właściwie idzie ci świetnie. Ostatni pokój, zatem przejdźmy do D. Czy może ktoś mi przynieść kawę? Byłbym wdzięczny. Dziękuję. Dobrze, Morgan. Zajmij proszę miejsce przy stole. Wspaniała robota. Zwróć uwagę na ekran przed tobą. Zamierzam przedstawić ci serię pytań. Wybierz odpowiedź, która jest najbardziej trafna. Żeby rozpocząć, wciśnij start. Zaczniemy, kiedy zechcesz. Dobrze, chyba już wiesz, o co chodzi. Nie przerywaj. O, to wcale niełatwe. Tak, dalej. Prawie koniec. Wow. Jestem pod wrażeniem. Znakomicie. Dobra robota. To niemal koniec. W ramach następnej części wyświetlę ci obraz. Postaraj dobrze mu się przyjrzeć. Za chwilę zapytam cię, co... To moja kawa? Tu nic nie ma.
Myślałem, że się... O Boże! Ochronę! Ochronę! Alex. Simons, co się dzieje? Mamy problem. A Morgan? On żyje. Uśpiony. Posprzątaj. Zaraz tam będę. Jasne. Dzień dobry, Morgan. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Kryptonim to January. To nie sen. Wczorajsze wydarzenia naprawdę miały miejsce. Jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje, musisz się wydostać z kompleksu mieszkalnego. Nie jesteś tu bezpieczny. Thank you.
Popularnie mimem. Uważaj, co podnosisz. Zatrzymuj się.
Morganie, tam, w holu. Weź neuromod, który widzisz na wystawie. Zazwyczaj to fałszywka, ale wstawiłem tam dla ciebie prawdziwy. Neuromody są niezmiernie ważne. Nie przetrwasz, jeśli nie będziesz za ich pomocą instalować nowych przystosowań. Dodałem do twojego transkryba listę, o którą prosiłeś. Zerknij. W razie wypadku. Dobra. Czas pomóc ci. Dostać do holu głównego. Udało ci się. Gotów po raz pierwszy zobaczyć prawdziwy świat. Zaktualizowałem twoją mapę. Musisz zobaczyć pewne nagranie. Wiem, że masz mnóstwo pytań. Uwaga! Dowództwo stacji ogłosiło alert. Wszyscy członkowie personelu mają obowiązek natychmiast udać się do punktów zbiórki i czekać na rozkazy. Uwaga! Analiza oznak życia. Stan krytyczny. Thank you.
nie wykryto materiału obcych. Wyznaczona korekta wysokości. Kod do twojego gabinetu to 0451. Urzędowałeś tu przez ostatnie 3 lata. Nagranie powinno być na twoim stanowisku roboczym. Cześć, Morgan. Ciężki dzień, co? Na pewno, gadam do siebie. Twoja pamięć jest pełna dziur, wiem to. Przykro mi, to trwałe. Pierwsze, co musisz wiedzieć, możesz zaufać January. To operator, coś jakby twój i mój backup. Wie to, czego ty zapomniałeś. Testowaliśmy nowy typ neuromodu oparty na tyfonach i dostosowywaliśmy ich wzorce do naszych. Problem w tym, że usunięcie neuromodu kasuje wspomnienia od chwili, gdy go zainstalowano. Dlatego nie pamiętasz. Przypuszcza się, że można przywrócić pamięć pomiędzy cyklami testów. Lecz ktoś mógłby pominąć tę część, uczynić jeden dzień całym twym życiem. No, a więc to, co zrobił Alex. Pytanie tylko, dlaczego? Nie spodoba ci się to, co powiem. Pozbyłem się tych cholernych nagrań. Wybacz, nie możesz ich ujrzeć.
Nie, dopóki się nie spotkamy i wszystkiego ci nie wyjaśnię. Teraz po prostu... Cholera, muszę już iść, nigdzie się nie ruszaj. Proszę. Przykro mi, Morganie. Alex odciął nas od serwerów zwierciadła. Czas na improwizację. Doradzam przeszukanie warsztatu doktora Calvina w laboratoriach sprzętowych. To on opracował technologię zwierciadła. Może znajdziesz tam sposób na przywrócenie połączenia z serwerem. W międzyczasie ciągle szukam innego sposobu, by ci pomóc. Powodzenia! Dzień dobry, Talosie. Przypominamy, że personel musi podczas swojego pobytu na Talosie 1 co miesiąc poddawać się testom fizycznym. Doktor De Vries obiecuje, że są możliwie szybkie i bezbolesne. Wysłano komunikat o błędzie.
prośba o nowego operatora. Operator Transstar Granda 490 gotów do działania. Proszę odsunąć się od... Diagnozuję powierzchowne rany. Nic tego nie uleczy, tylko szlacheczka. Już niedługo poczujesz się lepiej. Okaz zdrowia. Ankietę zadowolenia z usług można wypełnić w recepcji. Jest zamknięte. Możesz poszukać karty dostępu, ale pewnie da się wejść inaczej. A improwizacja zawsze była twoją mocną stroną. Ciekawi mnie, co zrobisz. Chyba wiem, ale zobaczymy. Thank you.
krytyczny. Powstało wiele z technologii stacji. Sprzęt laboratoryjny, części specjalne, prototypy. Powinniśmy być w stanie naprawić twój terminal Sphere. Jadła korzystając z warsztatu doktora Calvina. Kombinezon uszkodzony.